Radio Kraków. Prezydencie, no to inaczej na to spójrzmy. No, jak można się tak nie liczyć z głosem mieszkańców i z opinią publiczną? Już panu nie są potrzebni mieszkańcy, którzy mówią ale nie, gdzie, ale, wyraźnie, ale gdzie nie pan, chcemy Jana Tejsera. Przepraszam pana bardzo, gdzie ci mieszkańcy tak mówią? No, to mówi pan Rąpalski, pan Serafin i paru dziennikarzy z Polska PES. No ale to generalnie wystarczy wejść na portale społecznościowe. Ale to niech pan poczyta o portalach społecznościowych. Jest cały cykl artykułów, ostatnio chyba nawet w Polityce. Panie prezydencie, muszę postawić pytanie, które wielu Krakowian sobie stawia. Tak naprawdę, od dawna. Te pytania powracają. Może się pan tak naprawdę czegoś boi? Może po prostu jest pan szantażowany i musi pan takie decyzje Proszę podejmować? Pana, to jest umysłowość pana Fijaka, który w swoim wywiadzie właśnie tak mówił na ten temat. To może w jego środowisku tak to wygląda. Może w jego środowisku. W moim nie. To znaczy, nie ma innej historii, która ale za nie tym ma wszystkim żadnej stoi. Historii. Nie boi się pan niczego i z tego powodu nie podejmuje pan takich, a nie konkretnych decyzji. Nie.